Dzień dobry Państwu. Otwieram 18. sesję Rady Powiatu Przeworskiego 6. kadencji. Uprzejmie informuję, że obrady Rady Powiatu Przeworskiego są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Powiatu, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Witam serdecznie na dzisiejszej sesji przybyłych gości. Wysoką Radę, Pana Starostę Bogusława Urbana wraz z zarządem, Wicestarostę, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza i Pana Radcę Prawnego. W tej chwili sprawdzę obecność, żeby stwierdzić kworum. Będę wyczytywać nazwiska, proszę się zgłaszać. Krzysztof Bartuś. Jestem. Bukowski Wiesław. Jestem. Doskocz Zdzisław. Fujarowicz Marcin. Obecny. Kierepka Jacek. Jestem. Kopar Zenon. Obecny. Kiszka Zbigniew. Jestem. Kubicki Wiesław. Jestem. Łukasz Laska. Jestem. Jerzy Mazur. Tak, jestem. Owsiak Janusz. Jestem. Pieniążek Jacek. Sebzda Bogdan. Jestem. Tomasz Syk. Jest obecny. Paweł Tworek. Jestem obecny. Katarzyna Solarz. Jestem. Więcław Józef. Jestem. Żuk Mieczysław. Jestem. Przechodzimy do drugiego punktu, stwierdzenie prawomocności obrad. W ustawowym terminie otrzymali Państwo materiały na sesję. Na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych, czyli podejmowane uchwały są prawomocne. Szanowni Państwo, protokół z 17 sesji był do wglądu w Biurze Obsługi Rady oraz został przesłany do Państwa drogą elektroniczną. Do dnia sesji nie wpłynęły żadne zastrzeżenia w tym, do tego protokołu. Należy uznać go jako przyjęty. Otrzymaliście Państwo planowany porządek obrad. Bardzo proszę, czy mają Państwo jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, jednak ja na wniosek starosty powiatu przeworskiego wprowadzam do porządku obrad dodatkowy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2020. Państwo otrzymaliście drogą elektroniczną ten projekt. Proponuję, aby przedmiotowy projekt został wprowadzony jako punkt 8 do porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem przedmiotowej uchwały do porządku obrad? Przystępujemy do głosowania. Krzysztof Bartuś. Jestem za. Bukowski Wiesław. Jestem za. Agnieszka Bukowa-Jedynak, jestem za. Fujarowicz Marcin. Jestem za. Jacek Kierepka. Jestem za. Koper Zenon. Jestem za. Kiszka Zbigniew. Jestem za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Łukasz Laska. Jestem za. Mazur Jerzy. Jestem za. Janusz Owsiak. Jestem za. Sebzda Bogdan. Jestem za. Tomasz Syk. Jestem za. Paweł Tworek. Jestem za. Katarzyna Solarz. Jestem za. Józef Więcław. Jestem za. Żuk Mieczysław. Jestem za.
Chciałam również poinformować, że każde głosowanie w dniu dzisiejszym będzie się tak odbywać imiennie. Za wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad za było 17 radnych, czyli jednogłośnie. Zatem odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Przeworskiego. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/18/2018 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Przeworskiego. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2020. Punkt dziewiąty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt dziesiąty, wnioski i oświadczenia. Punkt jedenasty, zakończenie sesji. Przystępujemy do głosowania porządku obrad. Krzysztof Bartuś. Jestem za. Bukowski Wiesław. Jestem za. Ja jestem za. Fujarowicz Marcin. Jestem za. Jerebka Jacek. Jestem za. Zenon Koper. Jestem za. Ciska Zbigniew. Za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Laska Łukasz. Jestem za. Jerzy Mazur. Za. Owsiak Janusz. Jestem za. Bogdan Sebzda. Jestem za. Tomasz Syk. Jestem za. Paweł Sporek. Jestem za. Katarzyna Solarz. Jestem za. Józef Więcław. Jestem za. Jestem za. Za było 17 radnych, więc jednogłośnie został przegłosowany porządek obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu, sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. Proszę wicestarostę o przedstawienie sprawozdania. Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Przedstawiam sprawozdanie działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego w okresie międzysesyjnym. W tym czasie zarząd spotkał się czterokrotnie. Odczytam Państwu teraz protokoły z posiedzeń zarządu. Protokół nr 37/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 października 2020 roku. Obecni na zarządzie Bogusław Urban, Jacek Kierepka, Mieczysław Żuk. Zarząd powiatu przyjął protokół nr 36/20 z posiedzenia w dniu 16 października 2020 roku. Zarząd powiatu podjął uchwały nr 98/37/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej i systemu pieczy zastępczej. Uchwałę nr 99/37/20 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Uchwałę nr 100/37/20 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2020. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości pismo wojewody podkarpackiego dotyczące zmian w planie wydatków budżetu w dziale 852 i przekazał je do realizacji skarbnikowi powiatu. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 30 września 2020 roku 1 LO w Przeworsku.
Zarząd powiatu zapoznał się z materiałami planistycznymi dochodów i wydatków finansowych na rok 2021 Zespołu Szkół w Sieniawie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku i przekazał je do realizacji skarbnikowi powiatu. Zarząd powiatu przyjął wniosek PZD w Przeworsku o wprowadzenie zmian w budżecie i przekazał go do realizacji skarbnikowi powiatu. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości pismo wojewody podkarpackiego dotyczące zmiany w planie wydatków budżetu państwa w dziale 700 i przekazał je do realizacji skarbnikowi powiatu. Zarząd powiatu przyjął wniosek PZD w Przeworsku o wprowadzenie zmian w budżecie i przekazał go do realizacji skarbnikowi powiatu. Zarząd powiatu zapoznał się z materiałami planistycznymi dochodów i wydatków finansowych na rok 2021 Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego i przekazał do realizacji skarbnikowi powiatu. Zarząd powiatu zapoznał się z wnioskami Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku dotyczącymi zmiany w planie finansowym jednostki oraz utworzeniem paragrafu 0830 i przekazał pisma do realizacji do skarbnika powiatu. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości pisma kierowane z PZD w Przeworsku do wójta gminy Jawornik Polski i burmistrza miasta i gminy Sieniawa dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego na realizację zadań publicznych. Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem budżetowym za trzeci kwartał 2020 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku. Zarząd powiatu zapoznał się z wnioskiem mieszkańców osiedla pod Chałupkami w Przeworsku dotyczącymi zabezpieczenia w budżecie miasta Przeworska środków finansowych w 2021 roku niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Generała Chruściela i pod Chałupkami. Zarząd powiatu przyznał wsparcie finansowe w wysokości 8000 zł na organizację powiatowego biegu niepodległości oraz zdecydował na przekazanie materiałów promocyjnych na wyżej wymieniony cel z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione zostaną przekazane, gdy bieg się odbędzie. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości odpowiedź PZD na pismo państwa Czuba z Ostrowa. Zarząd powiatu zapoznał się z informacyjnym pismem ministra finansów dotyczącym rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości informację o wysokości dotacji dla województwa z podziałem na poszczególne powiaty na rok 2021 na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zarząd powiatu przyznał kwotę 15000 zł na remont pomieszczenia sanitarnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości pismo wójta gminy Przeworsk dotyczące przekazania kwoty 53 020 zł na realizację robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą przebudowa dróg powiatowych Przeworsk Ujezd na Pełkinie, drugi odcinek Rozbórz Mirocin Orzańsk. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości wynik finansowy SPZOS Przeworsk na dzień 30.09.2020. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dotyczącym zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości pisma wojewody podkarpackiego dotyczące zmiany w planie wydatków budżetu państwa w dziale 710 i 853. I przekazał je do realizacji do skarbnika powiatu. Zarząd powiatu wyraził zgodę na przydzielenie 5 godzin ponadwymiarowych dla pani Kotowskiej Zespół Szkół w Sieniawie. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości pisma PZD adresowane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące przyznania środków finansowych na likwidację szkód powodziowych z czerwca bieżącego roku. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską określającą warunki geologiczno-inżynierskie w miejsce projektowanej przebudowy i rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków na działce gruntowej nr 197/2
Przeworsku. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informującym o udzieleniu dotacji w wysokości 190 543 zł i 33 grosze na pokrycie kosztów związanych z zadania pod nazwą Przeworsk budynek kolei wąskotorowej, Przeworsk Gdynów, lokomotywownia i hala napraw 1896, prace konserwatorskie i budowlane. Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku o dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9, jakość edukacji, i przychylił się do zabezpieczenia w budżecie powiatu środków na wniesienie wkładu własnego na wyżej wymieniony cel. Zarząd powiatu zleca przygotowanie stosownych upoważnień. Zarząd powiatu przyjął wniosek PZD w Przeworsku o wprowadzenie zmian w budżecie i przekazał go do realizacji skarbnikowi powiatu. Zarząd powiatu uznał, że propozycja wójta gminy Tryńcza dotycząca wspólnej realizacji chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Tryńcza możliwa będzie po uchwaleniu budżetu na rok 2021. Zarząd powiatu po analizie wniosku Rady Sołeckiej wsi Gorliczyna dotyczącej wymiany chodnika oraz budowy chodnika we wsi Gorliczyna uznał, że zasadnym będzie spotkanie z przedstawicielami Rady Sołeckiej celem ustalenia szczegółów prac w wyżej wymienionym zakresie. Dokonanie niezbędnych czynności zleca się wykonać PZD Przeworsku. Zarząd powiatu uwzględnił stanowisko burmistrza miasta i gminy Sieniawa wyrażone w piśmie RG 7234.5.2020 dotyczące braku możliwości zwiększenia nakładów na zadanie pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Sieniawa-Czerce. Zarząd powiatu zapoznał się z pismami Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, które dotyczyły zmian w planach wydatków budżetu państwa dział 700, 852 i 600. Zarząd powiatu przychylił się do wniosku DPS w Przeworsku dotyczącego wsparcia finansowego jednostki i przekazał pismo do realizacji skarbnikowi powiatu. Zarząd powiatu nie wyraża zgody na zawezwanie do próby ugodowej dotyczącej wydania nieruchomości położonych w Przeworsku i zleca przygotowanie odpowiedzi na wniosek obsłudze prawnej. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem burmistrza miasta Przeworska uszczegółowującym cel, w jakim chce przejąć nieruchomości położone w miejscowości Przeworsk. Zarząd powiatu nie wyraża zgody na wsparcie finansowe Stowarzyszenia Tropiciel w ucisku jawornickim, proponując równocześnie w tym zakresie wsparcie rzeczowe w ramach posiadanych zasobów. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie dotyczącym odstąpienia od wszczętego postępowania zakupowego. Pismo przekazano do Wydziału Finansowego. Zarząd powiatu zapoznał się z materiałami planistycznymi dochodów i wydatków finansowych na rok 2021 Domu Pomocy Społecznej w Przeworsku. Zarząd powiatu przekazał do realizacji skarbnikowi powiatu pisma PZD w Przeworsku dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie. Zarząd powiatu uznał, iż nie nastąpi zwiększenie planów wydatków na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego, które jednostka powinna zrealizować w ramach własnych oszczędności. Na tym posiedzenie zarządu 27 października zakończono. Protokół numer 38/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 4 listopada 2020 roku. Zarząd powiatu przyjął protokół numer 37/20 z posiedzenia w dniu 27 października 2020 roku. Zarząd powiatu podjął uchwały. Uchwała numer 101/38/20 zmieniająca uchwałę numer 72/35/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powierzenia staroście przeworskiemu wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz zatwierdzenia tych czynności. Uchwałę nr 102/38/20 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych imieniem Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku do złożenia wniosku i realizacji projektu pod nazwą Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 oś priorytetowa 9 jakość edukacji i kompetencje w regionie. Uchwałę nr 103/38/20 w sprawie zmiany w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2020. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku dotyczącym przesunięć w planie finansowym jednostki. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości wniosek właścicieli działek położonych w Ostrowie dotyczących poprawy warunków technicznych i użytkowych zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną. Sprawę prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości pismo dyrektora SPZOS w Przeworsku dotyczące wykorzystania w 2021 roku części dotacji na modernizację ciągów komunikacyjnych w SPZOS w Przeworsku. Pismo przekierowano do skarbnika powiatu. Zarząd powiatu zapoznał się z uchwałą nr 17/197/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie sytuacji szpitala powiatowego. Zarząd powiatu realizacji skarbnikowi powiatu przedstawiony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego budżetu jednostki na 2021 rok. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości i przekazał do skarbnika powiatu pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przeworsku dotyczące zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2020 rok. Zarząd powiatu przekazał do realizacji skarbnikowi powiatu przedstawiony przez PCPR w Przeworsku plan finansowy na 2021 rok. Zarząd powiatu przekazał do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego pismo wojewody podkarpackiego dotyczące przekazania informacji o zrealizowanych zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej. Zarząd powiatu zapoznał się z przekazanymi przez gminę Jawornik Polski uchwałami. Zarząd powiatu przekazał do realizacji skarbnikowi powiatu wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku dotyczący zmiany w budżecie. Zarząd powiatu przekazał do realizacji skarbnikowi powiatu wniosek Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku dotyczący zmian w planie finansowym jednostki. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości korespondencję przesłaną przez pana Cichockiego. Na tym posiedzenie w dniu 4 listopada zakończono. Protokół nr 39/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Przeworskiego w dniu 12 listopada 2020 roku. Obecni na zarządzie Bogusław Urban, Jacek Kierepka, Wiesław Bukowski, Łukasz Laska, Mieczysław Żuk. Zarząd powiatu przyjął protokół nr 38/20 z posiedzenia w dniu 4 listopada 2020 roku. Zarząd powiatu podjął uchwały nr 104/39/20 w sprawie zatrudnienia dyrektora PCPR w Przeworsku. Uchwałę nr 105/39/20 w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2020. Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu przeworskiego, w sprawie zmiany uchwały nr 2/18/2018 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Przeworskiego.
uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parking strzeżony oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem PZD w Przeworsku dotyczącym wprowadzenia zmian w budżecie i przekazał je do realizacji skarbnikowi powiatu. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości pisma PZD w Przeworsku adresowane do burmistrza miasta i gminy Sieniawa, wójta gminy Przeworsk, wójta gminy Adamówka dotyczące udziału jednostek w realizacji inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych z wnioskiem o podjęcie stosownych uchwał. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości pismo PZD w Przeworsku adresowane do wójta gminy Zarzecze, a dotyczące wniesienia wkładu własnego przez gminę na realizację zadania pod nazwą przebudowa mostu na rzece Mleczka Wschodnia w ciągu drogi powiatowej Zarzecze Pełnatycze Bystrowice w kilometrze 881. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem PZD w Przeworsku dotyczącym wprowadzenia zmian w budżecie i przekazał je do realizacji skarbnikowi powiatu. Zarząd powiatu przekazał do realizacji skarbnikowi powiatu wniosek Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku w sprawie zmiany w planie finansowym. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości uchwały Rady Miejskiej w Pęczudze przyjęte na sesji w dniu 29 października 2020 roku. Zarząd powiatu zapoznał się z informacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącą możliwości odbioru chryzantem. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem apteki przeworskiej dotyczącym braku możliwości pełnienia dyżuru całodobowego i polecił Wydziałowi Oświaty o zredagowanie pisma do aptek na terenie powiatu zobowiązujących do informowania o najbliższych aptekach pełniących dyżur w nocy. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem wojewody podkarpackiego dotyczącym zwiększenia planu wydatków budżetu państwa w dziale 710. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie jednostki i przekazał je do realizacji skarbnikowi powiatu. Zarząd powiatu zapoznał się z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przeworsku dotyczącym zmiany w planie finansowym wydatków na 2020 rok i przekazał do realizacji skarbnikowi powiatu. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości pismo Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotyczące sporządzenia zestawienia wydatków poniesionych na zakup chryzantem. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości uchwałę numer 25/2039/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Rady Powiatu Przeworskiego numer 17/190/2020. Zarząd powiatu przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31 października 2020 roku pierwszego LO w Przeworsku. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem wojewody podkarpackiego dotyczącym zwiększenia planu wydatku budżetu państwa w dziale 852. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości uchwałę Rady Miasta Dynów z dnia 29 października 2020 roku numer 20/130/20. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem wojewody podkarpackiego dotyczącym zwiększenia planu wydatku budżetu państwa w dziale 750. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości pismo dotyczące ogólnopolskiego programu profilaktyki Czerniaka. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem wojewody podkarpackiego dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zarząd powiatu przekazał do realizacji skarbnikowi powiatu pismo poradni psychologiczno-pedagogicznej w Przeworsku dotyczące zmiany w planie finansowym jednostki. Zarząd powiatu przekazał do realizacji skarbnikowi powiatu uchwały pismo PZD w Przeworsku znak EK 3010.43.1.2020 i zlecił przygotowanie stosownej uchwały. Zarząd powiatu przyjął
przedłożone przez Powiatowy Urząd Pracy w Przewozku sprawozdanie budżetowe za październik 2020 roku. Zarząd powiatu przeanalizował wniosek dotyczący budowy chodników przy ulicy Węgierskiej w Przeworsku, droga 835, do projektowanego ronda do mostu na rzece Mleczce. Na tym posiedzenie z 12 listopada zakończono. I posiedzenie ostatnie w okresie międzysesyjnym. Protokół numer 40/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Przeworskiego w dniu 16 listopada 2020 roku. Obecni na zarządzie Bogusław Urban, Jacek Kierepka, Wiesław Bukowski, Łukasz Laska, Mieczysław Żuk. Zarząd powiatu przyjął protokół numer 39/20 z posiedzenia w dniu 16 listopada. Zarząd powiatu podjął uchwały numer 106/40/20 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu przeworskiego na lata 2021-2031 Radzie Powiatu Przeworskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania. Uchwałę numer 107/40/20 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu przeworskiego na 2021 rok. Radzie Powiatu Przeworskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania. Uchwałę numer 108/40/20 w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2020. Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2020. Zarząd powiatu zapoznał się z wnioskiem pani Katarzyny Śliwa dotyczącym rozłożenia na raty zadłużenia względem Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku i przekazał go do realizacji dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem wojewody podkarpackiego dotyczącym wprowadzenia zmian w budżecie państwa w dziale 754-851-010-600-801. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego Gorliczyna 6 w Gorliczynie, gmina Przeworsk. Zarząd powiatu przekazał do realizacji skarbnikowi powiatu pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku dotyczące zmiany w planie finansowym jednostki. Zarząd powiatu zapoznał się z uchwałami Rady Gminy Chyżne, które zostały podjęte w dniu 3 listopada 2020 roku na 22 sesji. Zarząd powiatu uznał, że brak jest możliwości prawnych umorzenia postępowania administracyjnego wynikającego z nieterminowego zawiadomienia o nabyciu pojazdu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku. Zarząd powiatu przekazał do realizacji skarbnikowi powiatu pisma pierwszego LO w Przeworsku i PCPR-u w Przeworsku dotyczące zmian w planie finansowym jednostek. Zarząd powiatu zatwierdził diagnozę Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku związaną z aplikowaniem o środki RPO w ramach działania 9.4. Zarząd powiatu wyraża zgodę na utrzymanie dotacji w dotychczasowej wysokości przekazanej niepublicznemu liceum ogólnokształcącemu w Sieniawie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Na tym protokół zakończono i posiedzenie również. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Panu Wicestaroście. Czy Państwo radni mają jakieś pytania do sprawozdania zarządu? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do punktu 5 porządku naszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie... Pani przewodnicząca, ja miałem pytanie, przycisnąłem. Panie radny, nie ma łapki, teraz się pojawiła. Była łapka przedtem, była. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, mam pytanie do pana starosty. W związku z tym, że zarząd zapoznał się z wynikiem finansowym szpitala na 30 września, żeby
poinformował Wysoką Radę, jak wygląda sytuacja finansowa naszego szpitala w dobie tej pandemii, która teraz jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan wicestarosta. Pan starosta. Dziękuję bardzo. Panie radny, ja nie potrafię odpowiedzieć dokładnie w tej chwili cyfrowo. Niemniej jednak mogę stwierdzić, że sytuacja jest dobra. Prawdopodobnie nie będziemy w następnym roku pokrywać strat SPZ w Przeworsku. Wykonanie kontraktów jest w granicach 90%. Dyrektor będzie miał czas do jego realizacji, prawdopodobnie następne półrocze. No, powiem tak, gdyby dyrektor potrzebował jakichś pilnych środków, to on te środki ze strony zarządu będzie miał zapewnione. Wniósł w tej chwili taki wniosek złożył o 100 tysięcy złotych na zakup testów. My to postaramy się te środki znaleźć w budżecie i przekażemy to na SPZOS. Jeżeli pan oczekuje jakichś większych szczegółów, to zapraszam. Popatrzymy w dokumenty i możemy porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosiłbym, żeby pan starosta kamerkę włączył, już dawno nie widziałem i tak jak odpowiada. Włączona jest. To nie było widać. Dziękuję bardzo. Kamerka jest włączona. Bardzo dziękuję panu staroście i prosiłabym się zgłaszać, tak jak była mowa, to udzielę państwu głosu. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos w sprawie sprawozdania zarządu? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu przeworskiego. Proszę o opinię przewodniczącego komisji rewizyjnej. Witam serdecznie wszystkich państwa. Komisja rewizyjna w dniu wczorajszym podjęła jednomyślną decyzję o udzieleniu, wyrażeniu opinii pozytywnej w przedmiotowej uchwale. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik. No to i tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu uchwały? Pan Zbigniew Kiszka ma włączoną rękę do góry. Nie mam włączonej, pani przewodnicząca. U mnie ręka jest normalnie. W takim razie U mnie jest. Nie ma uwag do projektu uchwały. Jeżeli uchwała zostanie podjęta, będzie jej nadany numer 18 łamane przez 196 łamane przez 20. Kto z państwa radnych jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? Przystępujemy do głosowania. Bartuś Krzysztof. Jestem za. Bługowski Wiesław. Jestem za. Ja jestem za. Fujarowicz Marcin. Jestem za. Sierpka Jacek. Jestem za. Zenon Koper. Jestem za. Kiszka Zbigniew. Jestem za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Łukasz Laska. Jestem za. Jerzy Mazur. Jestem za. Owsiak Janusz. Jestem za. Bogdan Sebza. Jestem za. Tomasz Syk. Jestem za. Paweł Tworek. Jestem za. Katarzyna Solarz. Jestem za. Józef Więcław. Jestem za. Żuk Mieczysław. Jestem za. Rada Powiatu podjęła uchwałę numer 18 przez 196 przez 20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu przeworskiego 17 głosami za jednomyślnie. Przechodzimy do punktu 6 naszych obrad, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
na rok 2021 w wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Komisja rewizyjna w dniu wczorajszym zaopiniowała projekt tej uchwały jednogłośnie pozytywnie. Czy mają Państwo radni uwagi do projektu uchwały? Krzysztof Bartuś chciał zabrać głos? Nie. W takim razie nie ma uwag do projektu uchwały. Jeżeli uchwała zostanie podjęta, będzie jej nadany numer 18/197/20. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Krzysztof Bartuś. Jestem za. Bukowski Wiesław. Jestem za. Ja jestem za. Fujerowicz Marcin. Jestem za. Kierepka Jacek. Jestem za. Zenon Koper. Jestem za. Zbigniew Kiszka. Jestem za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Łukasz Laska. Jestem za. Jerzy Mazur. Jestem za. Owsiak Janusz. Jestem za. Bogdan Sebda. Jestem za. Tomasz Syk. Jestem za. Paweł Tworek. Głosuję za przyjęciem tej uchwały. Katarzyna Solarz. Jestem za. Więcław Józef. Jestem za. Mieczysław Żuk. Mieczysław Żuk. Proszę o włączenie mikrofonu Mieczysława Żuka. Czekamy. Pan jest przeciw. Poczekamy jeszcze. Jestem za, bo był problem z komputerem technicznym. Dziękuję bardzo. 17 głosami za uchwała została podjęta. Numer uchwały 18/197/20 w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. W punkcie 7 mamy podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/18/2018 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Przeworskiego. Bardzo proszę o opinię komisję społeczną. Pan przewodniczący Mieczysław Żuk. Pani przewodnicząca, pani starosto, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, komisja społeczna na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym powyższą uchwałę zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie. Jest to związane z powołaniem mnie do zarządu, abym w dwóch komisjach, zarówno w rewizyjnej, jak i w komisji skargi wniosków, a nie mogę w tym układzie, w tych komisjach pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę o zgłaszanie kandydatów do pracy w ramach komisji rewizyjnej. To jest paragraf pierwszy tej uchwały. Bardzo proszę. Bardzo proszę wicestarostę Jacka Kierepkę. Pani przewodnicząca, ja chciałem zgłosić kandydaturę pani Katarzyny Solarz do pracy w komisji rewizyjnej. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zgłosić kandydata do komisji rewizyjnej? Nie widzę. Wobec powyższego proszę o zgłoszenie kandydata do komisji skarg, wniosków i petycji. Proszę wicestarostę pana Jacka Kierepkę.
Pani przewodnicząca, do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji również chciałbym zgłosić panią Katarzynę Psolarz. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zgłosić kandydatów? Nie widzę. W takim razie pytam panią Katarzynę Solarz, czy wyraża zgodę, aby być w komisji rewizyjnej oraz skarg, wniosków i petycji? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że mamy jednego kandydata, przystępujemy do głosowania nad uchwałą numer, jeżeli zostanie podjęta, numer 18 widzę jeszcze, że pan Paweł Tworek chciałby zabrać głos. Pan radny, proszę bardzo. Dziękuję pani przewodnicząca. Co do kandydata tutaj nie chciałbym zgłosić jakiegoś innego, tylko uwagę techniczną mam co do treści samej uchwały, bo jeżeli mamy głosować, to wypadałoby pewnie zweryfikować jeszcze. Jeżeli chodzi o paragraf drugi, tam jest kolejny, jest trzeci i czwarty i tutaj przynajmniej w uchwale, którą ja otrzymałem z materiałami na sesję, jest ta numeracja poprawna. Dziękuję bardzo. To jest pomyłka pisarska. Ja w tej chwili odczytam uchwałę razem z kandydatem, nad którą będziemy głosować, więc odczytam ją poprawnie. Dziękuję bardzo za uwagę. A więc uchwała, jeżeli zostanie podjęta, numer 18 łamane przez 198 przez 20 w sprawie zmiany uchwały numer 2 łamane przez 18 łamane przez 2018 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu. Podstawa prawna. Rada Powiatu Przeworskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 2 łamane przez 18 łamane przez 2018 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Przeworskiego w paragrafie pierwszym w miejsce pana Mieczysława Żuka powołuje się panią Katarzynę Solarz. Paragraf drugi. W uchwale numer 2 łamane przez 18 łamane przez 2018 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Przeworskiego w paragrafie drugim w miejsce pana Mieczysława Żuka powołuje się panią Katarzynę Solarz. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Powiatu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Pan Bartuś Krzysztof. Jestem za. Pan Bukowski Wiesław. Jestem za. Ja jestem za. Pan Fujarowicz Marcin. Jestem za. Pan Jacek Kierepka. Jestem za. Pan Zenon Koper. Jestem za. Pan Zbigniew Kiszka. Jestem za. Pan Kubicki Wiesław. Jestem za. Pan Laska Łukasz. Jestem za. Pan Jerzy Mazur. Jestem za. Pan Owsiak Janusz. Wstrzymuję się. Pan Sebzda Bogdan. Wstrzymuję się. Pan Tomasz Syk. Jestem za. Pan Paweł Tworek. Jestem za. Pani Katarzyna Solarz. Jestem za. Pan Józef Więcław. Jestem za. Pan Żuk Mieczysław. Jestem za. Uchwała została podjęta 15 głosami, 2 wstrzymującymi. Przechodzimy do 8 punktu naszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2020. Proszę o opinię komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna w dniu wczorajszym podczas obrad podjęła jednomyślną decyzję o pozytywnej opinii w przedmiotowej uchwale. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy są jakieś dodatkowe pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Jeżeli uchwała zostanie podjęta, zostanie jej nadany numer 18/199/20. Kto z państwa radnych jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? Przystępujemy do głosowania. Krzysztof Bartuś. Jestem za. Bukowski Wiesław. Jestem za. Ja jestem za. Fujarowicz Marcin. Jestem za. Sierepka Jacek. Jestem za. Koper Zenon. Jestem za. Kiszka Zbigniew. Jestem za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Łukasz Laska. Jestem za. Jerzy Mazur. Jestem za. Owsiak Janusz. Jestem za. Tebza Bogdan. Jestem za. Cyk Tomasz. Jestem za. Paweł Tworek. Jestem za. Katarzyna Solarz. Jestem za. Więcław Józef. Jestem za. Mieczysław Żuk. Jestem za. Dziękuję. 17 radnych jest za podjęciem przedmiotowej uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do 9 punktu porządku naszych obrad. Interpelacja i zapytania radnych. W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły do mnie ani do biura rady żadne zapytania i interpelacje ze strony radnych. Wobec powyższego przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Wnioski i oświadczenia. Bardzo proszę, czy państwo mają jakieś wnioski bądź oświadczenia? Proszę bardzo, Paweł Tworek. Dziękuję pani przewodnicząca za udzielenie głosu. Szanowni państwo radni, no nie sposób jest przemilczeć, ponad 600 mieszkańców naszego powiatu tutaj podpisało taką petycję w sprawie uwzględnienia budowy chodnika w planach przebudowy drogi wojewódzkiej 835. Wiem tutaj, że jeżeli chodzi o nasz powiat, to również partycypowaliśmy w kosztach przygotowania dokumentacji projektowej, jeżeli chodzi o ten łącznik autostradowy od drogi krajowej 94 właśnie do drogi wojewódzkiej 835. No i w tym miejscu chciałbym zawnioskować do Komisji Gospodarczej w powiatu o możliwość rozpatrzenia również, bo słuchałem uważnie tutaj pana wicestarosty, ale pismo nie wiem, czy trafiło mieszkańców do naszego starostwa, czy nie trafiło, bo nie było ono na pewno rozpatrywane. Także nie mam tej informacji na chwilę obecną, aczkolwiek chciałbym, żeby sprawa została również tutaj przez nasz powiat rozpatrzona i jeżeli jesteśmy w jakikolwiek stanie pomóc czy zawnioskować do Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo w tej chwili to się już dzieje. Jeżeli chodzi o samą przebudowę drogi, to na ten moment jest przetarg ogłoszony. Chodzi mi konkretnie o ten odcinek od miasta Przeworska, kontynuację w stronę ulicy Węgierskiej. To czy też moglibyśmy się sprawie przyjrzeć, tą dokumentację projektową jeszcze raz przeglądnąć i w jaki sposób zadziałać. Bardzo proszę o rozpatrzenie pozytywne mojego wniosku. Dziękuję. Pan starosta chciałby zabrać głos, proszę. Dziękuję bardzo. Dziwi mnie to zapytanie od pana Tworka. Jest pan pracownikiem powiatowego zarządu dróg i powinien pan posiadać większą wiedzę, niż w tej chwili pan się wypowiedział w tym temacie. W tamtym roku, znaczy w tym roku bieżącym, przeznaczyliśmy ponad 36 tysięcy
na projekt od rzeki Mleczka do ronda na ulicy Węgierskiej. To jest projektowane jako droga 835 z Lublina od Gwizdaja. To jest na odcinku 600 metrów. Z informacji, które posiadam, pan dyrektor na tym spotkaniu uczestniczył. Projekt ten jest już gotowy, obejmuje obustronne chodniki, odnowienie nawierzchni asfaltowej, jak i kolektor deszczowy do rzeki Mleczka. Więc temat został przez powiat dopilnowany i załatwiony. W projekcie budżetu planujemy dalsze środki na inwestycje. Tam jest 221 tysięcy zaplanowane jako udział powiatu przeworskiego do pierwszego etapu inwestycji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Więc interes powiatu i mieszkańców miasta Przeworska w tym temacie został dopilnowany. Zebrane podpisy mieszkańców dotyczyły w głównej mierze budowy chodnika lub pasa rowerowego od Przeworska do Urzejowic. I tutaj nasz interes, no nie jest, to jest interes pana burmistrza i wojewódzkiego zarządu dróg. Więc pilnujmy swoich spraw. Według mojej oceny robimy to skutecznie. Musimy tylko pilnować, żeby pan marszałek zrobił ten odcinek tak jak obiecał, ponieważ w przyszłości będzie on przekazany do powiatowego zarządu dróg, do powiatu przeworskiego. W tym temacie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Pan Paweł Tworek chciałby jeszcze zabrać głos. Proszę. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, szanowny panie starosto, ja tutaj chciałem przypomnieć, że jestem pracownikiem powiatowego zarządu dróg, tylko zajmuję się trochę inną tematyką, bo zajmuję się stricte kolejką wąskotorową. Nie miałem tych informacji, jeżeli chodzi tutaj o przekazanie 221 tysięcy na budowę tego chodnika przy drodze wojewódzkiej 835 Przeworsk-Urzejowice. Także za tą informację dziękuję. Ja tylko chciałem zawnioskować, jeżeli chodzi, wiem, że tutaj to jest teren pana burmistrza miasta, tylko również jako radni powiatowi tutaj mogliśmy jakoś się włączyć w to poparcie tego wniosku, bo bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu jest, myślę, że dla nas wszystkich bardzo ważne, stąd też mój ten wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że we wszystkie wnioski mieszkańców całego powiatu się włączamy skutecznie i skutecznie działamy, ale każdy swoje zadania na swoim terenie powinien realizować, jeżeli chodzi o finanse. To jest z mojej strony to tyle. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Zatem zamykam obrady 18. sesji Rady Powiatu Przeworskiego 6. kadencji. Dziękuję bardzo.